sesji Rady Gminy w Grandojowie. Serdecznie witam Panie Burmistrzu, Wójta Gminy, Pana Jarosława Pytania, zastępcę Wójta Pana Pawła Wyszowskiego, sekretarza Gminy Pana Stanisława Wójta, skarbnika Gminy Panią Krzysztofę Skowron, radcę Dolnego Panią Krzysztofę Łuczek, dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych oraz dyrektorów szkół. Witam Panie i Panów Sołtysów oraz wszystkich zainteresowanych z naszymi obradami. Proszę teraz o potwierdzenie listy obecności. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że następnych 15 radnych, obecnych jest 14 radnych. Co stanowi kworum do podejmowania pełnomocnej uchwały. Wszyscy radni otrzymali protokół porządku obrad, czy są inne propozycje? Jeśli nie ma, kto jest za przyjęciem porządku obrad? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Jednogłośnie. Protokół z poprzedniej sesji był włożony do głównego pokoju nr 18 oraz w dniu dzisiejszym na tej sali. Wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Proponuję więc przyjęcie protokołu bez odczytywania. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Interpelacje i zapytania. Poruszanie interpelacji i zapytania. Punkt trzeci będzie podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. Pańska ekonomia na komisjach, bo myślę, że nie ma potrzeby omawiać jeszcze raz. I proponuję przyjęcie uchwały bez odczytywania. Czy go czytać? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Czwarty punkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie prognozy finansowej. Także pani skarbnik mówiła nam tą zmianę. Tam nie ma wielkich zmian w sprawie prognozy. Też nie. Proponuję przyjęcie uchwały bez odczytywania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Urząd Majorat. Tutaj pani kierownik zgłosił też omówiła nam. Ocenę zasobów. I też proponuję przyjęcie uchwały bez odczytywania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Szósty punkt. Debata nad reformą ostatniej gminy. Proszę tutaj o wystąpienie pana Wójta Jarosława Pytania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę Państwa. Tak, punkt szósty obrad dzisiejszej sesji to jest debata nad raportem na stanie gminy.
Część z nas pamięta, że przepisy dotyczące prowadzenia nowej instytucji, jaką jest RPA, powstanie gminy, a potem debata i w konsekwencji kwestie udzielonego zaufania dla programu naczelnego gminy, samorządu w ogóle. To jest rok 2018, w tym momencie, od tego momentu, obok pewnego rodzaju skryptowania związanego z wykonywaniem budżetu, czy tego rocznego planu finansowego, doszedł jeszcze jeden punkt, mianowicie wotum zaufania. Jego elementem jest właśnie raport ostatni. Nasz raport standardowo, Państwo, oczywiście Państwo zapoznaliście się z treścią, widzieliście, jest tutaj udostępniony, jest także znajdujący na stronie naszej gminy. Złożony jest z tego 13 punktów, mieści się na ponad 140 stronach. Cóż na pytanie tego raportu zawiera? Zawiera te kwestie, które tak naprawdę definiują nasze życie samorządowe, to czym gmina się zajmuje. Oczywiście zanim przejdziemy do mówienia tych, mam nadzieję, że niewartych rozdobla, tych punktów związanych z raportem, chcę Państwu powiedzieć, że raport stanu gminy w odróżnieniu od kwestii związanych z absolutnie nie da się zamknąć w jednym roku. Dlaczego? Dlatego, że gro różnego rodzaju działań to są działania wieloletnie, wielofazowe, które są także rozłożone w kilku latach budżetowych, nie dwóch, nie kilku trzech, jeśli tak mówimy o działaniach inwestycyjnych, na pewno to są nawet dwa lata finansowe. W związku z powyższym, to jaki stan jest gmina, w jakim stanie jest infrastruktura gminna. Oświata, opieka nad dziećmi do lat 3. Także to, o czym pan kierownik mówił, Jarosza Cieniuja, czyli wszystkie kwestie związane z pomocą społeczną, to wszystko składa się na raport. Ale kiedy mówimy zwłaszcza o zadaniach tych wieloletnich, nie sposób zamknąć tego wieku na kalendarzu. W tym raporcie mówimy o tym, co się wydarzyło w pewnym momencie, co trwa teraz i co tak naprawdę jeszcze się fizycznie nie rozpoczęło. I te kwestie będą omawiane w kolejnym raporcie za rok 2024, czyli od dzisiaj około za rok czasu. Drodzy Państwo, skąd do raportu wchodzą kwestie związane z działalnością prawotwórczą organów gminy, czyli tym, co podejmuje Rada Gminy na sesjach, a także działalność prawotwórcza wójta, czyli wszelkie właściwie zarządzenia, jak się Państwa przytoczyła, były fakty. Jedno z zarządzeń tak naprawdę wypada, bo akurat to jest kompetencja mieszana i Rady Gminy i wójta. To są także wszystkie kwestie związane z realizacją programów strategii, czyli tylko te wszystkie programy, te wszystkie dokumenty strategiczne, które tworzymy na potrzeby naszej działalności. W różnych obszarach materialnych, są tu także rozdrobne opisane na 19 stronach. Przywołujemy także informacje o stanie mienia komunalnego, o tym, w jaki sposób współpracuje z organizacjami pozarządowymi, z jakimi organizacjami, jakie są koszty, to nie będziemy tutaj wymieniali. A także zrealizowane inwestycje pozyskane środki zewnętrzne, które widzicie Państwo na blisko 30 stronach piszemy o tym, co jest zrealizowane i nie sposób odnieść to tylko do jednego roku kalendarzowego. Część inwestycji rozpoczęliśmy w roku ubiegłym, trwają dzisiaj, część mam zaplanowane na rok przyszły. I tak jak kolega o tym mówiłem, nie jest tak, że rok budżetowy to jest jeden i zamknięty etap. Tak naprawdę rok budżetowy, równoznaczny z rokiem kalendarzowym, nijak się ma do tego, co my robimy. To jest tak samo jak z trwaniem samorządu. Niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu zmieniają się władze gminy czy samorządu, jakiekolwiek są dużym samorządu, to i tak pewne kwestie muszą być kontynuowane, może zmienione w formie, może też nie. My taką politykę uprawiamy od 2014 od pierwszego roku Andrzeja Lecki.
2014-2018. Oczywiście mówimy także tutaj o finansach gminy, państwa, jak się wspominała, rzeczy, które mają istotne znaczenie dla naszego bytu, dla naszego programu, dla naszego planowania przyszłości, a także realizacji. I więc znajdujemy się w sytuacji, kiedy musimy posiłkować się choćby kredytami, bo inaczej pewne zadania możemy wykonać. Jednym z tych zadań, które tak naprawdę jest bardzo kosztownym, ale zarazem bardzo mało takim widocznym, bardzo mało turystycznym, bardzo mało medialnym, jest to chociażby gospodarka wodno-kanalizacyjna. Ostatnie dni były naznaczone chociażby usuwaniem awarii, tak, awarii wodociągowej. Zobaczcie Państwo, to co jest te miliony złotych, które są zachowane w jego podziemi, o których my tak naprawdę nie wiemy, gdzie one są, jak są, prawda? Każdy z naszych mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z tego, mam nadzieję, jest urządzenie, które można odciąć wodę prowadzącą do gospodarstwa. Ale te wszystkie elementy są niezmiernie potrzebne do naszego rynku. To są bardzo, bardzo duże środki, które przeznaczamy. Ostatnia inwestycja organizacyjna w miejscowości Ulan Mały, drobna inwestycja na razie organizowana, to jest chyba także około 5 milionów złotych, więc są naprawdę nie bagatelne. Proszę Państwa, to wszystko, o czym mówimy do tej pory, ochrona zdrowia, finanse, łączy się w sposób nierozerwalny z pozwoleniem pytania, z pomocą społeczną, z demografią, oświatą, wychowaniem przedszkolnym, opieką od 3 lat. To jest ten cały ogromny obszar naszego działania, w którym tak naprawdę dbamy, zabezpieczamy naprawdę podstawowe potrzeby naszych mieszkańców i znowu. Ono ma charakter bardzo dużo jeszcze niematerialne, dużo jeszcze też materialne, bo infrastruktura, którą z tym korzystamy, musi powstawać, musi być odpowiednio poziomu, musi zabezpieczać już nie tylko podstawowe potrzeby najmłodszych, ale musi także być bardziej nowoczesna i także ona ma zabezpieczać te potrzeby na przyszłość, daleko na przyszłość, kiedy tak naprawdę nowe roczniki będą przychodziły do szkół. Bo nie chcemy wracać w tym momencie do kwestii związanych z elementami, z przerywaniem sal, z danych schodowych. Każdy z cokolwiek, kiedy to będzie to wie doskonale, że fajnie to wygląda, kiedy budujemy od początku coś niż przerabiamy na koszty, przerywamy maści, a całe nie potrzebujemy do posiadania pokoju w tym momencie oszczędność, ale tak w efekcie nie zawsze jesteśmy w tym miejscu. Proszę Państwa, działalność poprawa, promocja gminy, to jest także kwestia skierowana do czego nasza osoba, tak? Nie tak odległa, teraz ten dyskusja, która odbywała się na wystawie, pokazuje, że tak naprawdę nie da się wyrwać kwestii związanych z oświatą wychowaniem od pracy innych dzieci naszej gminy, tutaj właśnie o działalności. Na pewno planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w budownictwie indywidualnym to jest coś, w czym tak naprawdę boryka się nie tylko samorząd, z którym się inne samorządy. Nie są to sprawy ani łatwe, nie są to sprawy tak przyjemne, ale nie mówię na pewno, są czasochłonne i bardzo kosztochłonne. W ostatnim czasie podjęliśmy się wyraźnie 3 takich zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. One się jeszcze w tym momencie tworzą. Bodajże 2 plany mamy już za sobą. Takie nas mówię, że to nawet za chwilę będziemy mieli rewolucję, będziemy tworzyli w tej dziedzinie, oczywiście będziemy tworzyli miejscowy plan. To będzie znowu kolejna rewolucja dla nas, pracujących w gminie, czyli dla urzędników, dla radnych, dla mieszkańców także. Mam nadzieję, że doprowadzi do takiego porządkowania kwestii związanych z zagospodarowaniem przestrzeni, że na wiele lat wszyscy mieszkańcy naszej gminy zapomną, co to jest potrzeba uzyskania decyzji warunków zawodowych albo szukania działek na swoje właśnie gminy, żeby się budować. Proszę Państwa, rolnictwo, gospodarka, oddanie do rolnictwa, gospodarka, myśli, to nie wspomniałem. Jesteśmy w Polsce gminą, jak nie patrzę, czy gminą rolniczą, gminą miejską, to jest struktura także naszych obywateli, albo tym, czym zajmują się nasi obywatele, nasi mieszkańcy też powoli się zmienia, to rolnictwo nie jest prawie jak 30 lat temu.
Obserwujemy centralizację tego rolnictwa, obserwujemy dodatkowe potrzeby wsparcia ze strony gminy, także dla dużych gospodarstw, które taką relację już powinna tam być. Gospodarka odpadami komunalnymi to jest znowu coś, o czym wiemy doskonale, że jest tematem bardzo mało chwytliwym i tak naprawdę nikt o nim nie wie w sytuacji, kiedy nie trzeba płacić, a nie trzeba dużo płacić, albo nie ma dzisiaj tak dużo kar nałożonych. To także wymaga od naszych służb dbałości i reagowania w czas, nie tylko jeśli chodzi o taryfy, o wysokości opłat, prawda, ale przede wszystkim o taką dyscyplinę mieszkańców do nawet tych opłat. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy nie musieli sami też płacić pewne rozwiązania, nie musieli podnosić tych cen za odpady komunalne. I oczywiście kwestie związane z rozwiązaniem informacji publicznej, sprawy dyspensyjne, tak dawno mówiliśmy tutaj, że pojawiła się pewna rodzaj petycja, tak skomplikowana, że nawet pan sekretarz, który ją czytał, to naprawdę stwierdziliśmy, co pan sekretarz, że ta petycja tak naprawdę nie wiadomo czego dotyczy, tak naprawdę nieznany jest powód, nieznana jest intencja składającej tę petycję. W końcu bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa, to są znowu bardzo ważne dziedziny, w których my jako samorząd musimy uczestniczyć. A ostatnie lata pokazują, że tak naprawdę, pomimo tego, że nasze straże pożarne, które tak naprawdę są stowarzyszeniami i są ochotniczymi strażami, myślę, że z wychowaniami ludzi, którzy robią to zupełnie za free, tak naprawdę okazuje się, że także te dziedziny stanowią dla nas jako samorządu duże obciążenie finansowe. I mówiąc o tym, że raport ustawienny nie da się zamknąć w jednym wielkim obszarze, chcę, żebyśmy jeszcze raz zobaczyli film mały, który pojawił się na zakończenie tamtej konferencji, a który też w taki sposób obrazowy nam pokazuje, co się dzieje. Bo my też zawsze musimy mieć świadomość, chociaż uważam, że każdy pracuje w samorządzie, świadomość tego, co się dzieje, jak się dzieje, w jakich obszarach mieć problem. Bardzo proszę. Jest to film nie wiem, w związku z powyższym, jeśli ktoś potrafi czytać z tego warto, bardzo proszę. W ciągu 5 lat zrealizowaliśmy kluczowe inwestycje. Senior, stworzenie i funkcjonowanie klubu Senior Plus 460 tysięcy złotych. Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych 150 tysięcy złotych. Drogi. 53 km dróg gminnych i powiatowych. 43 miliony 160 tysięcy złotych. Oświetlenie publiczne 880 sztuk nowych opraw 5 milionów złotych. Świetlice. Budowa i remonty świetlic 3 miliony złotych. Altany i siłownie zewnętrzne 750 tysięcy złotych. Ochotnicze straże pożarne 2 miliony 500 tysięcy złotych. Pomimo tego, że środki dodatkowe są wypełniające
zaangażowane z naszej strony. Byłeś sobie z różnicą jednego roku obowiązkiem około 300 milionów w ciągu 5 lat. Wkładu własnego do wszystkich inwestycji, to są nasze środki, które musieliśmy gospodarować różnymi metodami. I można powiedzieć, że ten wielki wór różnych zadań jest już tak fajnie nasycony, ale wiem doskonale, że tak nie jest. Dzisiaj ta Lena wskazała, że jest część mieszkańców jej miejscowości, którzy będą decydowali o dużym wodociągu. Wodociąg, który tak naprawdę obejmuje 90% prawie 95% naszych mieszkańców, też wymaga stałej już budowy. Tak, wodociągi są już stare, chociaż nie jest tak stare, żeby się tak psuły jak ostatni czas. Ale drodzy Państwo, to wszystko było możliwe, przeprowadzenie tych wszystkich operacji było możliwe dzięki po pierwsze stabilnej, zaplanowanej, odpowiedzialnej pracy organu ustawodawczego, którym jest Rada Gminy. To było możliwe zaplanowanie wysokowania środków dzięki pracy całego aparatu urzędniczego, czyli pracowników urzędu gminy, a także firm zewnętrznych. To było możliwe dzięki pomocy pracowników, panu sekretarzowi, panu gubernatorowi Karmińskiemu, chociażby panu Magdzie, drodzy Państwo, tak naprawdę to wszystko mogło się odbyć. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mamy w swoich szeregach nie skarbnika, a skarb, który ma finanse, który musi ślęczyć nad tym, żeby osoby, które są zwykłe, pamiętajcie. Mimo, że pracuje się na cyfrach, na liczbach, na wielkościach, to tak naprawdę są to wartości finansowe. Bez tych wartości finansowych żadne z tych zadań nie byłoby możliwe do realizacji. Z perspektywy minionego roku, 2023, mogę powiedzieć, że to, co się wydarzyło w tamtym roku, było wypadkową. Tego, co się działo rok, dwa, trzy, ponad 5 lat wcześniej. Dlatego nie sposób nie wyrazić poglądu, że raport o stanie gminy jest raportem o tym, w jakim stanie ta gmina jest w dniu dzisiejszym. A ona jest w takim stanie w dniu dzisiejszym, w jakim nie była jeszcze 2, 5, 25 lat temu. Być może mamy pewne zaszłości, które musimy wypracowywać. Takimi zaszłościami jest gospodarka wodno-kanalizacyjna w zakresie oczywiście sieci kanalizacyjnej, bo być może będziemy mieli już 14 milionów sprawów i musielibyśmy inwestować. Ale to są zadania, które my wykonujemy, bacząc przede wszystkim na to, że naszym żadnym celem, w zasadzie jedynym celem jest tak, jak dbało się naszych mieszkańców, ażeby im żyło się w tej gminie dobrze, żyło się bezpiecznie, bo też w sprawie infrastruktury, także sportowej, rekreacyjnej, ale mieli dostęp do dobrych szkół, dobrze wyposażonych, dobrze zarządzanych, dysponujących dobrą ochroną i żeby wreszcie nie chcieli stąd wybrać. Chcieli stąd jak najbardziej tutaj zostać, pozostać, chcieli tutaj zachować rodzinę, tutaj mieszkać. Dlatego jest w tym sposobie wskazany punkt demografia. Demografia jest to, co też definiuje nasze zachowania. Pomimo tego, że gminy podkuł się jednak wymiany, zwłaszcza gminy wiejskie, bo wiejskie ma inny charakter, wokół miejskie, to my nie obserwujemy aż takiego objęcia w tym zakresie. Dlatego mówię, drodzy Państwo, gmina jako wiek, jaka jest, widzimy. My musimy sobie przypominać o tym, jaka jest ta gmina. I myślę, że uzasadnione jest stwierdzenie, że dzieje się w tym obszarze gminy samorządowej coś, co dotyka każdego z mieszkańców, każdą miejscowość. Nie ma miejscowości wykluczonej. Są być może inwestycje, które nie są w tym momencie, czy w tym czasie zlokalizowane na tym obszarze, ale tak naprawdę one i tak są zaplanowane. Pewne kwestie też deprymują to, że tak ona się musi być zachowana. Nie sposób budować kanalizację tam, gdzie nie ma oczyszczalni, więc musi powstać oczyszczalni. Nie można budować się kanalizacji w tym miejscu, które nie ma połączenia jeszcze z kanalizacją. To robimy sukcesywnie najbardziej. Drodzy Państwo, sądzę, że ten wysiłek, który podejmujemy, on się opłaca. Tak? On się opłaca
bo my możemy mówić, że stan nasz jakość usług świadczonych mieszkańcom są na poziomie niewystarczającym. Nie można to przynajmniej dobrym. I myślę, że w dalszym ciągu przy dobrej współpracy, przy dobrym planowaniu, przy dobrych współpracownikach, jednym z takich najlepszych, takie zadania będziemy w dalszej części tej komisji realizowali. Oczywiście pamiętajcie Państwo, że my też pracujemy ostatnio, zwłaszcza ta kadencja, są oznaczone pewnego rodzaju zdarzeniami, które jakby od góry deprymują nasze zachowania. Tak? My jeszcze odczuwamy czasy roku 2020, kiedy ruszono pandemię koronawirusa. Kiedy tak naprawdę bardzo wiele rzeczy się zaburzyło, nie będziemy się borykać z różnego rodzaju wyborami, także wyborami powiatowymi. My także pamiętamy czas, kiedy jeszcze nie będę sprzed chyba bodajże kiedy była wojna ukraińska, albo raczej w Ukrainie, lecz czas powierzchni na Ukrainie. Skutki my też odczuwamy, pomimo że ta wojna przy naszych granicach, ale skutki finansowe my odczuwamy bardzo. Wiecie, wspomniałem przed sesją, że inwestycje, które wykonywaliśmy lat 5, 6, 7, były nieporównanie kwotowo tańsze. Porównajmy obiekt człowiek na uczkowo. Jego wartość nie uderzy 6 tysięcy złotych na wyposażenie i pewnie blisko 9 milionów złotych, czy ponad 9 milionów złotych przed szkołę, które także z wyposażeniem będzie kosztowało. Oba te obiekty są w zasadzie całkiem porównywalne, jeśli chodzi o gabaryty, bo przedszkole jest trochę większe, ale kwota, którą musimy pasować, jest nieporównanie większa. I nie wynika to z tego, że my tam planujemy położyć na podłogach na góry, ściany wypadać jakimiś spikami, nie wiem, czym jeszcze najwyższej jakości, nie. Po prostu wartość pieniądza to powoduje. Drodzy Państwo, jeśli są pytania do stanu gminy, czy to po prostu bardzo proszę o ich zadawanie. No i tak bardzo proszę. Pytanie z misji, jakie są pytania? Zamykam dyskusję. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowej Rady. Przechodzimy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Ogłaszam 10 minut przerwy. Realizacja budżetu za rok
20 tysięcy złotych, jak i dla jednostek
rozwoju sektora finansów publicznych na realizację zadań gminnych. Łączna wartość udziału dotacji to ponad 1 000 000 zł, bo to 1 051 870 zł. W budżecie gminy na 2023 był podniesiony fundusz sołecki w kwocie 541 292 zł, który został zrealizowany w 96% w kwocie 522 zł 383 zł. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa realizowały zadania gminne, spore wydatki zostały poniesione na remonty dróg, na doposażenie świetlic, umundurowanie naszej Straży Pożarnej. To też najważniejsze, najważniejsze wydatki. Szanowni Państwo, na komisjach przy omawianiu budżetu szczegółowo mówiłam o wydatkach. Jeżeli rozmawiamy o budżecie, to najbardziej interesują nas te wydatki. To w poszczególnych sektorach mówię o tych wydatkach i tutaj skupiliśmy się na wydatkach oświatowych, gdzie to jest to około 30% budżetu gminy stanowią wydatki oświatowe. Jeszcze tylko przypomnę, że w szkołach podstawowych po wydatki roku 2023 to ponad 13 800 000 zł. Mówię o świecie ogólnie 13 800 000, w ramach których szkoły podstawowe to wydatki ponad 9 000 000 zł, oddziały przedszkolne ponad 1 000 000 zł, przedszkola 1,5 000 000 zł. Inne formy wychowania przedszkolnego, czyli półprzedszkolne 165 tysięcy złotych, świetlice około 180 tysięcy złotych, dowożenie uczniów to wydatki rzędu 492 tysiące złotych, dokształcanie nauczycieli 22 tysiące złotych, utrzymanie stołówek szkolnych to kwota rzędu około 885 tysięcy złotych. Wydatki w ramach budżetu oświatowego dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy to kwota rzędu ponad 100 tysięcy złotych. W ramach pozostałej działalności oświatowej realizacja programów, fundusz emerycki to wydatki rzędu około 40 tysięcy złotych. Zawsze, jeżeli mówimy o oświacie i wychowaniu, to nigdy nie zapominamy o naszym gminnym żłobku, o szkołę, czyli wychowanie dzieci do lat 3. I wydatki poniesione na utrzymanie naszego żłobka, kwota rzędu 1,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o inne wydatki, na ochronę zdrowia wydaliśmy 70 200 złotych, na wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to kwota rzędu 910 tysięcy złotych. W ramach świadczeń wychowawczych, wydatków na wspieranie rodziny, rodzin zastępczych, to wydatki szczerzego około 60 tysięcy złotych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to wydatki 1 270 tysięcy złotych. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ponad 2 miliony złotych. Kultura fizyczna 130 tysięcy złotych. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydaliśmy kwotę rzędu 4 900 000 zł. W roku 2023 zostały wygospodarowane przychody.
kwoty budżetu wyniosły 6 673 000 zł. 6 673 903 zł. Z czego 4 600 000 to wyciągnięty kredyt na realizację inwestycji. Wolne środki 1 473 523 zł. Przychody ze spłat udzielonych pożyczek 49 992 zł. I przychody jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 150 000 zł. Przychody z rozliczenia środków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych 400 360 zł. Rozchody budżetu to kwota rzędu 649 992 zł. Na tą kwotę składają się spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 600 000 i 49 992 zł. Ta pożyczka udzielona z budżetu gminy dla jednostki poza sektora finansów publicznych na realizację projektu z udziałem środków unijnych. Oczywiście ona została zwrócona w ciągu trwania roku budżetowego. Jeżeli chodzi o realizację budżetu, to najważniejsze informacje, jeszcze powiem o wyniku budżetu. Rok 2023 realizacja budżetu zakończyła się deficytem w kwocie ponad 4 200 000 zł. Związane to było z realizacją inwestycji. Gmina Obermajera na dzień 31 grudnia 2023 roku posiada zadłużenie w kwocie 8 264 554,47 zł, z czego 5 454 000 to kredyt zaciągnięty banku spółdzielczego w Radzeniu Podlaskim w gminie Obermajera. Na ten kredyt składa się kredyt z 2018 roku zaciągnięty na sfinansowanie deficytu. Pozostało do spłaty już na 31 grudnia, kwota rzędu 854 000 zł. W roku 2023 został zaciągnięty kredyt w wysokości 4 600 000 zł. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gminy zaciągnięta na sfinansowanie budowy kanalizacji. Kwota pozostała do spłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku 2 810 554 zł i 47 groszy. W 2023 roku gmina nie udzielała żadnych poręczeń. Na rynku bankowym pozostały środki pieniężne w wysokości 2
i objaśnienia. Szanowni Państwo, tą opinię wszyscy Państwo otrzymali. Mieli możliwość zapytania. Czy chcecie Państwo, żeby odczytać uzasadnienie? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Punkt kolejny. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy z wykonania budżetu za 2023 rok. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla wójta z tego tytułu. Proszę o wystąpienie pana Mateusza Bogusza. Uchwała nr 1, łamane na 1, 2024 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodno-Majory z dnia 5 czerwca 2024 roku. Na podstawie artykułu 18, a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw 2024 roku, pozycja 609 oraz artykuł 270 ustęp 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw 2023 roku, pozycja 1270. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodno-Majora uchwala co następuje. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Rachunkowej w tym sprawozdaniu. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2023 rok. Paragraf 2. Komisja Rewizyjna występuje do Rady Gminy Grodno-Majora z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 4. Wykonanie uchwały udziela się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Radzie Majoracie. Skład Komisji Rewizyjnej. Białucha Marek, Bogusz Mateusz, Kusek Konrad, Lipiński Leszek, Wierzchowska Klaudia. Czy uzasadnienia czytać? Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gminie 11 czerwca 2024 roku. W sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodno-Majora w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodno-Majora sformułowano uchwałę Komisji nr 1, łamane na 1/2024 dnia 5 czerwca 2024 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy z tytułu
wykonania budżetu za 2023 rok skład poczekający Lidą Mówienie Joanna Erobis, przewodnicząca, Mirosława Strzemeńska, członek, Adam Błaszczak, członek. Na podstawie artykułu 13, punkt 8, punkt 19, ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych liczbach obrachunkowych uchwała co następuje. Opiniuje się pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Góra Majora w sprawie udzielenia konsortium gminowi Gminy Góra Majora z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Na to nie przeczytać? Nie będzie. Nie będzie. Przystąpimy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Po wyczerpaniu porządku obrad zamykam obrad trzeciej sesji Rady Gminy Góra Majora.